Cześć wszystkim, tu Eni. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zawartość paczki od osoby, którą myślę, że tutaj już widzicie. Tak, jest. Dobrze, to w takim razie, jak to Asia mówi, jedziemy z tym światem i otwieramy. A tutaj nie ma zaklejony, o dziwo, tylko tu. Będzie szybciej, sprawniej. Aż jestem ciekawa, co to tam będzie. Co takiego niespodziankowego Asia przygotowała. Jejku. Za samo pakowanie warto, wiecie, coś u Asi, czy kupić, czy kit, czy cokolwiek, bo ona tak pięknie to wszystko pakuje, tyle serca w to daje. I to naprawdę widać, że te paczuszki są od serca przygotowane, aż żal otwierać, nie? Powiem Wam, że troszeczkę żałuję nawet, że wcześniej sobie zrobiłam jakieś tam inne zakupy, bo wiecie, są nowości u Asi, też już u Oli działam i kuszą, więc gdybym nie wydała wcześniej, to może sobie przy okazji coś tam u Asienki kupiła. No ale gdzieś tam na mojej liście zakupowej plany na takie zakupy są, więc też jakieś kiedyś tam poczynię. Kto wie, może na Dzień Kobiet. Więc rozwiązujemy i piękną złotą wstążkę mamy, takiego już albumu ślubnego by mogła być, albo komunijnego w sumie. Kto wie, może się przyda nawet dla synka. No i co, rozrywamy, ale to jest piękna ta bibułka. Zawsze sobie jej zostawiam i czasami nawet coś komuś jeszcze się uda zapakować mniejszego, bo wiadomo, część się rozerwie, ale bo są tak piękne. O! Ojejku! Już się cieszę! Słuchajcie, wezmę to na bok i Wam pokażę tak po kolei, nie ma tak wszystko naraz. Ja już widzę cudowności. I lemonkowe od razu mi się tutaj rzuciły i nie tylko. I asiowe głównie właśnie. I też między innymi koronka, która była na liście mojej. Więc już się cieszę strasznie. No i mamy klej, z którego również się cieszę, bo moje się już kończą, miałam sobie robić zapas jakiś. I wiecie, że mnie to, czy eko, właśnie scrapbooking, czy asiowy, dla mnie one są bardzo podobne i oba bardzo lubię, więc po prostu korzystam z tego, którego akurat mam. Jeżeli robię zakupy u Asi, to zawsze sobie jakiś klej przy okazji biorę. Właśnie też mi się marzy kupić ten taki duży w tej puszce, żeby, wiecie, rozmarować sobie na okładki albumów. Ale że na razie jeszcze chwilę nie albumuję, to się tak wstrzymuję i właśnie pewnie wtedy u Asi zrobię zakupy, jak już będę miała albumować. Z nadzieją, że akurat będzie dostępny. Ale ja mam tutaj te cudowności najnowsze, które właśnie chciałam od Asi. Jejku, aż już się cieszę. No, zaraz sobie tutaj sypiemy. I ten taki magiczny błysk, któregoś ja nie mam. Nie wiem, którego. Jednego z tych... Ale magiczny błysk nie wiem, czy mam. Bo wtedy nie było tych nas na początku, jak je kupowałam. Ale nawet jak mam, to wiecie, one są, nie ma tutaj tego super dużo, więc nie będzie, wiecie, szkoda używać. A wiecie, teraz te brokaty, te sprawy, więc dobrze mieć zapas. Więc i tak się cieszę nawet jak mam, bo ja lubię takie błyskotki, wiecie o tym, że uwielbiam właśnie sypać sobie na kwiatki czy coś. To jest piękne i te Asi właśnie są śliczne. Więc no, ale z tego też się mega cieszę, bo właśnie chciałam i też głównie ten zestaw mi się podobał chyba tak nawet naj, bo on taki jest i do eleganckich prac, teraz nawet takich komunijnych, jakie będę robić i troszkę do takich vintage przez te brązy i w ogóle no ładne i do złotego papieru pod tym pasuje, no cudowne, a zaraz chcę to zobaczyć na żywo, jak to jeszcze wygląda. I tutaj mam, gratuluję wygranej, dziękuję za udział w live i wspieranie moich działań, ale super, ma przygotowaną tą graficzkę, aż sobie na pamiątkę zostawię, więc tak. I mam ten notesik, nie miałam wcześniej, i taki fajny tutaj klipsik z serduszkiem, ale fajny, żeby sobie coś spinać, na pewno się przyda. Nie miałam wcześniej tych notesików, a może nawet zrobię sobie taki notesik z Asią, bo Asia robiła takie różne tutoriale na
właśnie tego typu różne notesiki, więc można sobie, wiecie, wymiary jeszcze tam zwiększyć, zmniejszyć i może właśnie sobie zrobię na jakieś projekty, na przykład albumowe, żeby sobie tu rozrysowywać czy coś. Więc zobaczymy. Do tego mam wstążki. To są te takie jakieś chyba albo Old Fashion Ribbon, albo jakieś, no one mi tak wyglądają. W ogóle fajna ta. Więc takie delikatne, fajne kolorki. Właśnie idealnie pasujące widzę do kolekcji. W ogóle to jest taki jakby zestaw tutaj widzę, że to wszystko będzie razem fajnie pasowało. Więc mega. I nawet te błyskotki do tego tutaj też jest taki róż. Ten też tutaj, te białe, te przezroczyste można fajnie użyć. I zobaczcie, tą koroneczkę też dostałam ładną. Asia ma tam dużo innych, czy też mi się te inne podobały, właśnie co Ola pokazywała. Więc właśnie głównie na koronki się też czaję i właśnie chciałam te bardzo, te nowości głównie i ten klej, więc no fajnie, że chociaż mam taką namiastkę na razie póki co. Takie spóźnione walentynki albo wiecie, już do przodu Dzień Kobiet teraz mam. Śmieję się. I tekturkę oczywiście od fabryki Weny, ale jakie ładne, ja lubię takie, wiecie, wszystkie zawijaski, takie roślinki różne, takie do wydłużenia kompozycji, więc akurat te są bardzo, bardzo ładne. Więc super, bardzo mi się podobają. No i ołóweczek. I wiecie, że ja nie miałam. Ja nie miałam właśnie takiego ołóweczka. Musiałam przerwać na chwilę, bo coś mnie tam moja pytała. Nie miałam jeszcze Asiowego ołóweczka, więc fajnie, będę miała. Tworzę z Asią szulik. Więc super, mam od Asi ołówek też. I słuchajcie, ostatnie co, to kolekcja, ale jest to akurat jedna z takich bardzo nielicznych, naprawdę nielicznych kolekcji od Lemona, których nie mam, więc chociaż nie wiem, czy ja do tego dodatków samych nie kupowałam, bo już troszkę nie pamiętam. I wydaje mi się, że mogłam kupić dodatki same. Wiem, że się nad nimi zastanawiałam i nie wiem, czy w końcu po prostu kupiłam, czy nie. Teraz myślę. Bo tam też chyba były też te napisy. Nie wiem, czy dla napisów, dla różnych takich nie wzięłam w końcu. Nie wiem. Bo fajnie by było, jakbym miała do tego, wtedy bym miała zestaw. Ale samej kolekcji na pewno nie brałam. Bo już, wiecie, takich różnych kwiatowych, delikatnych mam sporo. Więc już, wiecie, teraz biorę tylko te najlepsze, bo wiadomo, no pieniążki, tak? Więc mega fajnie, że akurat mi się trafia kolekcja, której nie mam, a wiecie, że to jest bardzo trudne w moim przypadku trafić w coś, co ja nie mam, więc no, Asi się udało. W ogóle tutaj żadnej z tych rzeczy, prócz właśnie tego, ale to też nie jestem pewna na 100%, chociaż ja z różem bym brała, tam chyba tego jednego innego nie mam. I też właśnie, jeżeli będzie, to planuję go jeszcze wziąć, ale tak, tutaj... bo ja sama teraz nie pamiętam nawet, jak ta kolekcja wyglądała, więc sobie przejrzę z wami, może ktoś jeszcze nie widział. Tutaj są takie kwadryciki różne, właśnie fajne, myślę, do boksów. Na takie jakieś komuniny, czy coś, wiecie. W przyszłości myślę, że jakiś boks będę robiła już dla moich bratanic. Jak już będą szły do komunii, to wtedy akurat myślę takiego boksa zrobić, bo ja rzadko robię, bardzo rzadko, chyba zrobiłam w sumie z 4 w życiu, ale na jakiejś komunii bym zrobiła, więc możliwe, że wtedy się mi przydadzą, bo one takie delikatne właśnie w sumie też mogą być na komunie, więc może, wiecie, czas leci i za niedługo będą takie potrzebne, ale bardzo ładne jest to serduszko, takie wiecie, jak robione, dlatego takie przybliżam wam. I tu jest pierwszy arkusz, taki kwiatowy, z takimi właśnie, tak jak mówię, jak ja lubię, zawijaskami. Przez to, zobaczcie, to też do tego od razu pasuje, nie? Taki zestawik, można to sobie nawet zostawić jako taki kit do zrobienia jakichś tam prac. No może nie jest klejem, bo się przeterminuje. Deski to wiecie, zawsze się przydają. I tu jest bardzo ładny. Ja właśnie lubię te arkusze połączone takie od Lemonka. Bardzo ładnie to wygląda. I właśnie też koronki przez to do Lemonów zawsze pasują, bo one i tutaj są. Napisy. Piękna jest w sumie. No ja nie widziałam jej nigdy na żywo, bo nie miałam, więc teraz sobie tak oglądam. I tutaj tło właśnie kwiatowe z napisami. Bardzo ładne. Ja uwielbiam takie tła kwiatowe. I tutaj mamy takie tło też z napisami i wokoło różne kwiaty, ale ładnie rozmieszczone. Jakby nie pociąć, tak zawsze będzie mieli kawałek tych kwiatów, więc super, arkusz też. I z zawijaskami, tak, na tle różowym. Takie delikatne i też wiecie, na dzień mamy to się może nawet teraz niedługo przydać. Więc myślę, że też dlatego ta kolekcja nie inna.
W końcu maju coraz bliżej. Akurat w dzień mamy, mamy komunię syna, więc tak się nam trafiło. Więc widzę się z moją mamą też, mimo że mieszka dalej. I kwiatuszki, kwiatuszki, serduszka. I właśnie grafiki tych kobiet różnych z dziećmi i żyrafki. Właśnie nie wiem, czy ja w końcu nie brałam, bo mi się te żyrafki podobały jakieś takie. Nie mam pojęcia, czy ja w końcu to wzięłam, czy nie. Ale widzę, że tutaj też są grafiki, o czym zapomniałam, bo wcześniej nie było w Lemonie, więc nawet jak nie mam, to już mam z czego tutaj zrobić. I zawijaski brązowe. No te są w mniej takim ładnym kolorze, bo jednak róż mi się bardziej podoba, więc też nie będzie mi tak szkoda tych grafik. I jest jednak powtórzony wzór, więc fajnie, że na takim akurat. No i tutaj też są kwiaty, tło, bardzo ładnie też rozmieszczone na jakieś takie DL-ki. I też akurat tego nie będzie szkoda, bo to jest tylko taki pleciony wzór. I tutaj takie też ciekawie, takie wiecie, narożne. Nawet DL-ka by była fajna tutaj, tak wiecie. No, fajny. A tutaj taki, wiecie, serwetkowy, jak babcia kiedyś takim robiła, moje różne. No piękna kolekcja. Powiem wam, że ja się tak nigdy jej, nigdy na nią dłużej nie patrzyłam, ale ona jest bardzo ładna, taka delikatna i bardzo, bardzo uniwersalna na wszelakie okazje. Czy właśnie na dzień mamy, czy na komunię nawet, czy nie wiem, nawet dla babci można z tego coś zrobić. Na walentynki też, bo tutaj są te serduszka, jakbyśmy tak mieli się cofnąć troszkę do tyłu. No, bardzo ładna, bardzo. Czy na śluby, jak ktoś też robi. No ja bardziej patrzę, wiecie, pod komunię, bo to prędzej u mnie. Ale ładna. Czy nawet na urodziny, nie? Czy tam imieniny komuś kartkę zrobić. Śliczna. Także bardzo ci dziękuję, bo trafiona kolekcja i trafione w ogóle dodatki do niej takie spójne. I mam ołóweczek i notesik asiowy. Akurat tych rzeczy od Asi jeszcze nie miałam. Bo tam, wiecie, nożyk na przykład już mam, tam radełko i te sprawy, co tak też się z Asią kojarzą, ale tych rzeczy nie miałam. No i klej, który tak lubię, więc fajnie znowu będzie do niego wrócić, bo akurat mi się eko kończy. No i idealnie dobrane do tej kolekcji wstążeczki, więc super. No i to, ale to muszę wam wysypać, bo to myślę, że już każdy tutaj widzi mniej więcej, jak to się mieni. Ale aż wstanę zobaczyć, czy mam, bo to mam w sumie pod ręką. Mam, słuchajcie, akurat mam, bo widzicie, tutaj nie było tych nazw jeszcze, więc ja nawet teraz nie wiem, którego ja nie mam. Więc może Asia obejrzy ten film i mi powie, czy ja mam wszystkie, czy mi któregoś brakuje. Bo ja mam jakieś takie ze srebrnym, z jakimś tęczowym i z jakimś, o, takie mam, takie i takie, o. Pod światło może widać. I nie wiem, czy mam właśnie wszystkie, czy któregoś mi brakuje, czy jak. Ale no, bo wydaje mi się, że był jeszcze jeden. Ale nie jestem pewna. Ale będę miała więcej i przynajmniej wiem, że jak się nazywa. Więc fajnie, bo akurat ten chyba mi się najbardziej podobał z tych wszystkich, bo jest, wiecie, różowy. Więc akurat mój ulubiony z tych tam poprzednich, a ten muszę sobie koniecznie zobaczyć razem z wami. Tutaj mam kawałek jakiejś kartki. To sobie wysypię, bo nie widziałam jeszcze tego na żywo. A to jest nowość. Ale to fajny dźwięk właśnie też wydaje, jak to się wysypuje. Nie wiem, ja lubię taki. I co my tu mamy? Tak staram się to rozłożyć. Dużo różnych rzeczy. A to się troszeczkę też poprzewracało. Jeszcze mam drugie teraz paznokcie. To mi problem jest przewrócić to na drugą stronę. Ale o! A te białe to... Aha, bo to są jeszcze takie cekinki. I to wygląda tak. Są takie, no ostrość łap, takie białe z takim płaskim zakończeniem. Tylko oczywiście mi ostrość to nie złapie. O, widzicie? Takie trochę kanty ma, te białe. Tu mamy różne takie właśnie złotawe, jakieś takie błyskotki. I takie... brązowe bardziej? Nawet na upartego do męskich prac by pasowały w takich brązach. No i różne takie, o, półperełki. Mniejsze, większe takie cekinki, nie cekinki. Tutaj też te błyskotki takie delikatnie różowe, więc no widzicie, dzieje się, ale bardzo fajny zestawik. Więc jeden już mam. O tyle mniej do kupienia.
bo chciałam oczywiście wszystkie, no bo jak żeby inaczej, nie? Teraz jak to wysypać? Da radę? Da radę. No, zlatuj. O, także tak to się prezentuje. Bardzo fajny miks różności. I są, wiecie, większe, mniejsze, też są takie duże półperełki, nie? Do jakiegoś kwiatka na przykład, czy coś. No to na pewno szybciej zejdzie niż ten brokat, no bo tego troszeczkę, wiecie, chociaż jak tak pojedynczo chcemy naklejać gdzieś element, no to też na długo starczy, zależy do czego chcemy, nie? Ale no piękne to jest, więc strasznie się cieszę, bo to, wiecie, było na mojej takiej liście, którą bardzo chcę, u Asi. Więc ci jeszcze raz, Asiu, bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę i za to, że gdzieś tam wybrałaś mnie, mimo że to było twoje święto. Jeszcze raz ci życzę, nawet teraz już spóźnione, ale wiesz, już o czasie też życzyło, wszystkiego najlepszego, żeby te wszystkie nasze życzenia, które dostałaś podczas tego live'a i wcześniej, i w komentarzach, i wszędzie indziej, żeby się spełniły. I przede wszystkim życzę ci najbardziej tylko zdrówka, bo no, my wszyscy wiemy, że to najważniejsze. I jednak no, takiego spokoju, zdrówka. Tego ci tak najżyczę, ale oczywiście spełnienia marzeń, kreatywności również, więc dziękuję jeszcze raz. No i dziękuję wam, że byliście podczas mojej radości rozpakowania tej paczuchy, ale bardzo się z wszystkiego cieszę, także super. Dziękuję raz jeszcze. Pa, pa!